Witajcie. Dla Was dzisiaj haul z H&M. Taki letnio-wiosenny. Może nawet bardziej letni. Całe pudło. Pokazuję Wam. Tak. Na sobie mam naszą gałganową sukienkę, więc jak będziecie ochotę zerknąć, to też Wam polecam, bo jest świetna. To już jest druga tura do produkowywania. Do robienia, do druku. No, drugi raz je szyjemy, bo za pierwszym razem mega, mega szybko nam się sprzedały. Mam białe konwersy skórzane i do tego tą sukienkę. To jest mój ulubiony luki. No to założę sobie kurtkę skórzaną albo nasz bluzopłaszcz. Jestem gotowa. Więc przychodzę do Was z haulem z H&M. To zamówienie przyszło do mnie wczoraj. Wczoraj i nagrywam to dzisiaj. Mam zamiar, jeżeli mi się uda, jeszcze dzisiaj wrzucić, bo po prostu te rzeczy się sprzedają tak szybko, że to jest hit. A zrobiłam już takie zamówienie typowo letnie. Mimo, że może prognozy nie są jakieś takie super nastrajające, jeżeli chodzi o opalanie się i chodzenie w kostiumach kąpielowych, no ale mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. I pierwsza rzecz, którą... Część rzeczy rozpakowałam i przymierzałam, bo byłam ciekawa i pokazywałam Tomkowi, część nie. Pierwsza z nich to jest kapelusz. To jest taki kapelusz z małym rondem, słomkowym. I tak, ja słuchajcie, kiedy się opalam, zawsze mam na sobie okulary, zawsze mam kapelusz. Chronię włosy, chronię twarz, staram się twarzy nie opalać. I ja po prostu nie jestem w stanie, bez niczego na głowie, jeżeli bym nie miała nic przy sobie i by było, nie wiem, mocne słońce, to będę sobie wiązać t-shirt, koszulkę na głowie, cokolwiek. Nie potrafię, bardzo źle się czuję na słońcu, zawsze chronię głowę, zawsze chronię włosy i twarz. I stwierdziłam, że fajny by był, wiecie, ja to wszystko kupuję pod kątem Mazur. Tak jak Wam wspominałam, my się na żadne wakacje nie wybieraliśmy wcześniej. Mieliśmy zaplanowane wakacje na Mazurach i to podtrzymujemy, tym bardziej, że no w obecnej sytuacji też jakiegoś wielkiego wyboru nie ma. I słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że właśnie czasami, kiedy coś na przykład robię w ogrodzie, albo nie wiem, robimy grilla czy coś, to mam takie kapelusze, wiecie, z wielkim rondem. Ale głupio, znaczy niewygodnie mi osobiście się w nich chodzić, nie wiem, jakbyśmy gdzieś mieli iść na spacer. O, to taki kapelusz będzie super, bo chroni głowę, chroni trochę twarz, mogłabym pewnie być bez okularów. Jakbym tutaj coś robiła, wiecie o co chodzi. Zresztą ja też po prostu, ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale dla mnie to jest ogromny problem. Mnie strasznie razi słońce, nie mogę wytrzymać bez okularów, jak jestem gdzieś na słońcu. Właśnie grzeje mnie w głowę i po prostu ja bardzo nie lubię i źle się czuję. I muszę mieć ochronę przeciwsłoneczną w postaci takich rzeczy. I powiem Wam, że bardzo jest fajny ten kapelusz. On kosztował chyba 39 zł. Ja wziąłam go, on ma rozmiary, ja go wziąłam w rozmiarze L. Musicie sobie, tam są po prostu centymetry, musicie sobie zmierzyć głowę. Ja wzięłam rozmiar L i on jest na mnie taki za duży, ale wiecie co, ja po prostu też nie znoszę. Jak zakładam kapelusz i on jest taki dopasowany i potem mi się włosy odgniatają, wiecie? O, a to ma być taki bardziej kapelusz do ochrony niż do wyglądania. No ja raczej bym, jakoś nie jestem fanką kapeluszy, tak żeby po prostu w nich chodzić ze względu na ich walory wyglądowe. Stylizacyjny, no wiecie o co mi chodzi. O, chociaż uważam, że ten naprawdę całkiem spoko wygląda. Dobra, dość, bo już za długo o tym kapeluszu, więc pierwsza rzecz, kapelusz. Druga rzecz, skusiłam się na kostium kąpielowy. I ja mam bardzo duży problem, żeby znaleźć na siebie kostium kąpielowy, ponieważ mam bardzo duży rozmiar biustu i zazwyczaj większość się nie mieszcza, a kostiumy jednoczęściowe, no to już w ogóle jest porażka, bo jeżeli ja na przykład w H&M kupuję kostium dwuczęściowy, to majtki to jest, w zależności jaka tam jest rozmiarówka, ale M albo 38, a góra, no to ostatnio już też zaczęli robić takie, że jest tam miseczka tam E i F nawet, no to mogę sobie coś dobrać, ale jak była ta rozmiarówka, że nie wiem, 40, 42, 44, no to ja tak na górze tutaj jestem między 42, 44 i też wtedy musiał być wiązany z tyłu, bo jak był zapinany, to po prostu był za duży pod biustem. No, bo wiecie, nie wiem dlaczego firmy uważają, że jak ktoś ma duży biust, to też tutaj jest szeroki. Ja też mam tutaj duże wcięcie w talii. Wiecie, że na przykład też w H&M, jak
kupuję sukienki i teraz Wam mówię to nie po to, żeby tutaj Was zachwycać moją historią o dużym biuście, tylko wiem, że wiele z Was kupuje taki rozmiar, jak ja kupuję. I Wam się to sprawdza, dlatego ja o tym mówię. Więc tak. No i się teraz pogubiłam. A, w sukienkach, szczególnie jeżeli mają na przykład guziki, to też muszę mieć 40, bo po prostu no, będzie na mnie trochę za luźna w pasie, ale zmieszczę się w biuście. I słuchajcie, kupiłam kostium, który nie dość, że pasuje, świetnie wygląda, on kosztował chyba 129 zł. To jest bardzo wycięty, jest taki bardzo odważny z przodu, ale ładnie trzyma ten biust. Mimo, że nie jest usztywniony, dobra, pokażę Wam, wygląda tak. Ma regulowane tutaj ramionczka. Tutaj jest bardzo, bardzo wycięty z przodu, bardzo. Nawet pokazywałam się Tomkowi, to on powiedział, nie no, fantastyczny ten kostium, a mi jest naprawdę tak ciężko kupić kostium, a jeszcze jednoczęściowy. I znaleźć coś w H&M, chociaż ja mam takie kostiumy, ale dwuczęściowe z H&M z zeszłego roku. I to jest napisane, że to jest jakiś tam kostium modelujący. Nie wiem, nie czuję, żeby on się jakoś różnił tutaj właściwościami. Tu niby ma taki pas, ale on jest pod biustem, to Wam jakoś brzucha nie zakrywa. Ale jest fajny, bo jest tak, nie lubię tych kostiumów, które tu są bardzo wycięte, albo na dupie są wycięte, po prostu tak mi się to nie podoba. No i żeby to była najzgrabniejsza dziewczyna na świecie, najpiękniejsza pupa, po prostu nie podoba mi się, uważam, że to bardzo nieatrakcyjnie wygląda, nie lubię tego. Więc on na tyłku jest taki, nie jest też jakiś taki babciny zabudowany, nie wiadomo jak, ale nie jest jakiś powycinany tak, żeby, i zresztą no nie, nie lubię, niewygodnie mi jest, nie lubię. Bardzo jest tutaj, od razu mówię, on jest bardzo, bardzo głęboko wycięty, bardzo. To jest duży dekolt, ale po prostu leży świetnie. O, tu jest napisane swimwear shaping, ja go mam w rozmiarze 40. I jest super, naprawdę jest super, także jeżeli macie ochotę na kostium, to ja Wam bardzo polecam. Bo on naprawdę jest świetny. Był jeszcze w innych kolorach i kiedy Wam wrzucę teraz linka, to prawdopodobnie jest tak, że on będzie wyprzedany. Ale słuchajcie, na stronie H&M te wszystkie rzeczy wracają, więc po prostu jeżeli będzie wyprzedany, to wróćcie za kilka dni i te rzeczy w kółko się pojawiają. Także no, przynajmniej większość z nich. Oczywiście to nie jest film sponsorowany, nie nagrywam tego filmu we współpracy z H&M. Nie wiem, czy będą na pewno, ale z moich doświadczeń tak wynika, że zazwyczaj większość tych rzeczy wraca. Kolejna rzecz, słuchajcie, to są buty, to są klapki i to jest H&M Premium. One kosztowały chyba 150 zł, coś takiego. No słuchajcie, rewelacja. Kojarzycie te klapki Bottega Veneta na takim obcasie, takie pikowane. I coś takiego znalazłam na stronie H&M. Były też czarne, ale czarne były wyprzedane. Natomiast stwierdziłam, że to tak pięknie wygląda i jest przystępne cenowo, że zamówię. I jak je zostawiłam, to Tomek mówi, wow, masz klapki Chanel. Zobaczcie, one wyglądają w ten sposób. One trochę wyglądają jak pikowanie torebki Chanel i w ogóle są takie mięciutkie, puchate, no zarąbiste. Szkoda, że nie było czarnych, bo bym kupiła 100%. Przyszły do mnie takie, chyba ktoś je nosił, mam nadzieję, że tylko po domu i się wytarły. No nie wyglądają, no, trochę ta podeszwa jest taka znażona, ale dobra, no nie ma ich. Nie będę wymieniać, bo już nie mam mojego rozmiaru. Ja mam rozmiar jakby co? 37 i zawsze w H&M zamawiam 37 i 37 jest ok. Rewelacyjne są te klapki. Naprawdę. I powiem Wam, że one są tak pięknie wykonane, że przysięgam Wam, Tomek zapytał, czy są klapki Chanel. I naprawdę wyglądają jak klapki po prostu z jakiejś luksusowej marki. Ta podeszwa też jest chyba skórzana. Nie wiem. Naprawdę. Żałuję, że nie mam czarnych, bo wolałabym czarne, albo gdybym miała na przykład beżową torebkę Chanel, to by świetnie wyglądało. Dziewczyny, jeżeli macie te classic flapy, takie beżowe, to kupcie sobie te klapki, albo jak macie, znajdziecie swój rozmiar z czarnych, to bardzo Wam polecam. Rewelacyjne są te klapki, a pamiętacie, że ja w zeszłym roku kupiłam takie klapki zamszowe też z tej serii premium, miałam czarne i takie koralowe. I słuchajcie, na pewno je będę nosić też w tym roku. I wrzucę Wam, bo widziałam, jest identyczny model, tylko są inne kolory. Takie zielony morski, niebieski, coś takiego. I też one były chyba też w tej cenie, 150 zł. I świetnie mi się sprawdziły. Naprawdę super. Także polecam Wam. Dobra. Kolejna rzecz, właśnie do tego kostiumu kąpielowego. Kupiłam sobie shorty. Takie z wysokim stanem,
i bardzo fajnie wyglądają. Powiem wam, że super to wygląda właśnie ta góra od kostiumu, do tego te shorty, kapelusz, klapki i można iść, żeby tylko jeszcze była pogoda taka. Ale tak, bardzo fajne shorty. Bardzo fajnie leżą, polecam wam wziąć rozmiar większy, ja wzięłam dwa rozmiary większe, bo tak tam pisały dziewczyny w opiniach. Trochę są za duże, ale znowu nie przeszkadza mi to, bo są trochę z tyłu tutaj wtedy dłuższe, ja też właśnie nie lubię tego tyłka takiego wystającego. Więc tak, możecie wziąć rozmiar, dwa rozmiary większe i będzie ok, bo to jest ta seria Divided, czyli ta bardziej młodzieżowa, a z niej zazwyczaj trzeba brać większe rozmiary. Słuchajcie, skusiłam się też na krótkie ogrodniczki, w ogóle pokazałam Tomkowi, co Tomek się nagadał, wiecie, znaczy nagadał, naśmiał. Wiecie, ogrodniczki to są dla facetów takie jak aksy, albo takie różne rzeczy, które według mnie są super właśnie, no bo ja też nie zamierzam w tym paradować po mieście, ale chciałam mieć po prostu do ogrodu, na łąkę, do sadzenia kwiatów, wiecie. To jest super, po prostu zakładam pod to t-shirt, do tego jakieś sandały i już. Jest mi wygodnie i w ogóle, no ale śmiechom nie było końca. Ale mówię, no dla facetów to jest właśnie takie jak aksy, albo nie wiem, no są takie rzeczy, które są po prostu fajne, wygodne, które nie mają być sexy, ani jakieś koniecznie super fashion i tak dalej. O, kroksy, na przykład kroksy. Kroksy są, no są brzydkie, ale na działkę są świetne. Jak kupowałam kroksy, też się Tomek ze mnie śmiał. Bo ha, dlaczego kupujesz kroksy, a potem sam szybko bieg kupować. No są wygodne, użyteczne. No są kroksami, no. Tak, więc ogrodniczki są jak kroksy. Ale są świetne, te bardzo, bardzo fajnie leżą. A drugie, zastanawiam się nad nimi, bo chciałam właśnie coś takiego luźnego, wiecie, taką luźną rzecz do ogrodu, że naprawdę zakładam t-shirt, tak jak dresy po prostu, zakładacie i się nie zastanawiacie nad tym, jest wam wygodnie i chciałam takie ogrodniczki i te są właśnie takie bardziej fashion, bym powiedziała, bo to są takie ogrodniczko-rurki. Te spodnie są takie bardzo dopasowane i to właśnie wygląda bardzo fashion. Leżą bardzo fajnie, tylko ja chciałam coś luźniejszego. Bardzo ładny jeans, taki mega mięciutki, milutki. I fajnie leżą, naprawdę zgrabnie w nich noga wygląda, zgrabnie w nich pupa wygląda, także chciałyście takie sexy ogrodniczki, to są takie, chciałam takie szersze trochę. No ale zobaczę, jeszcze się zastanowię, czy je zostawić, czy nie. Kolejna rzecz, to kupiłam sobie jeszcze takie tak zwane klapki do latania. One chyba kosztowały 59 albo 69 zł. Jeszcze ich nie rozpakowałam. Wyglądają tak. Wyglądają jak skórzane i są różne, są czarne i tak dalej. Ja wziąłam sobie takie rose gold. I zobaczcie, świetnie to wygląda. I po prostu takie klapki, a one nawet, słuchajcie, to jest namalowane takie przeszycie, że to niby było szyte, a to jest na druk. Ale no naprawdę z daleka one wyglądają jak takie drogie, skórzane klapki z jakiegoś kurortu, nie wiem, na Capri, czy tam we Włoszech w ogóle na tych wyspach bardzo dużo z takich sklepów rzemieślniczych z tego typu, znaczy no, ze skórzanymi sandałami i to mniej więcej tak wygląda i mówię, tak, wezmę sobie coś takiego, nie japonki, zwykłe buty, żeby właśnie też na działce po prostu wyglądać, wiecie, ładnie, schludnie i przyjemnie, a nie są to jakieś buty, których by mi było żal, że się zniszczą czy coś, a jednak wiecie, to nie jest gumowa japonka, no tylko takie buty bardziej stylowe, powiedzmy. No naprawdę, one wyglądają jakby tam podeszwy, jakby w ogóle były skórzane. Wydaje mi się, że będą wygodne, no bo te paseczki są takie miękkie, więc i też mam je w rozmiarze 37. Były czarne, były różne kolory. Więc no nie miałam ich jeszcze na stopach, ale wydaje mi się, że będą ok, więc takie klapeczki sobie kupiłam i dwie ostatnie rzeczy, co ją zapalowałam, dużo jest ostatnio takich w ogóle pokoń, nie wiem co się stało, ale nie mam żadnych w ogóle takich t-shirtów, Boże, bym wywaliła statyw, takich dużych, wygodnych t-shirtów i w ogóle na high-end strasznie ciężko kupić, one się co chwilę wyprzedają. Ale tak, kupiłam jeden, bo ostatnio mam fazę na szare t-shirty. Jaki to jest rodzaj M? No i one są wielkie. One są wielkie, jak nie chcecie takich wielkich, to weźcie rozmiar mniejszy przynajmniej, bo to jest taki ogromny t-shirt. I to jest t-shirt z Garfieldem. Taki wielki szary, ja bym mogła pokazać. Czekajcie. O. O,
zobaczmy, sprawię jak sukienka. Czy mamy ostrość? O! Więc on zagina prawo. Zobaczcie, ile on jest jeszcze szerszy ode mnie. Ale tak, chciałam właśnie taki wielki t-shirt, do którego nie mogłam sobie założyć shorty. Właśnie nie wiem, tak jak teraz konwersy. Ja już pokazywałam, że mam konwersy. I będzie spoko. I bardzo fajna bawełna, nie prześwituje. Więc taki Garfield t-shirt, a drugi to są Stonesi. On już jest taki cieńszy, ale fajny, słuchajcie. Tu taki wywinięty rękawek, no to, jest taki, no to już jest taki prześwitujący materiał, no to nie jest, umówmy się, no te t-shirty, to nie jest jakaś taka super jakość. Chcecie taki naprawdę dobry basic, to zapraszam na Gaugana. Zresztą, wow, to też było super premiera nasz, ten t-shirt, który wam pokazywałam wczoraj. Sprzedał się rewelacyjnie, więc chyba macie tak jak ja, że bardzo wam ciężko znaleźć dobrej jakości takie basicowe rzeczy. No i ten jest, o, też taki wielki, z jęzorem Rolling Stones. To już jest taka prawie sukienka, bardziej tutaj jest wycięty. To jest taki cienki, widzę też, że to jest z tej takiej przecieranej bawełny, która się będzie przekręcać, więc nie można tego prać w za dużych obrotach, ani suszyć w suszarce, no ale tak, sam t-shirt mi się bardzo podoba. Fajnie też będzie wyglądał pod nasz bluzopłaszcz, więc taki t-shirt. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to było bardzo drogie, jak na H&M i w ogóle jak na taką rzecz, ale tak mi się to spodobało. Zaraz zobaczymy, czy podtrzymam swoją radość tej rzeczy. Jak to się otwiera? Słuchajcie, to jest takie kimono. Kimono. I pomyślałam, że to by świetnie wyglądało właśnie do shortów, na kostium kąpielowy. Wow, to jest wielkie. Jaki ja mam tego rozmiar? M. Dobra, tak mam pokazuję. To jest długie i wielkie. Takie szlafrokowate. Ale stwierdziłam, że słuchajcie, właśnie na przykład takie, o, tu ma haftki. To można by było nosić jako sukienkę, jako narzutkę na kostium kąpielowy. I jak sobie właśnie siebie wyobraziłam, że cały dzień było bardzo gorąco i wieczorem na przykład siadamy sobie gdzieś z winkiem, mam na sobie kostium kąpielowy, na nogach takie klapeczki i wiecie, narzucam sobie taki wielki szlafrok albo nie wiem, rano, no bo to jest taki, no taki kimono szlafrok. Albo rano na przykład na koszulę nocną, jakąś taką cienką na ramionczkach, fajną, kolorową, narzucam sobie właśnie takie kimono i siedzimy i pijemy kawę na tarasie. Ono w ogóle ma takie bufiaste rękawy, takie balonowe, które teraz są modne. O, no i tak to wygląda. I to nawet jako taki później można wykorzystywać jako letni szlafrok. No wiecie, coś w tym rodzaju, no to nie jest rzecz, w której bym jakoś tak koniecznie może chodziła po ulicy, ale czasami właśnie na wakacjach, jak gdzieś wyjeżdżamy, no szczególnie jeżeli w tym roku nie będzie nam dane wyjeżdżać za granicę, a nad polskim Bałtykiem jest jak jest, na przykład zarąbiście mieć coś takiego właśnie na plaży, bo wiecie jak jest, bywa chłodno, więc na przykład idąc na plażę można założyć coś takiego i myślę, że to będzie fajna rzecz w garderobie. Nie mam nic takiego i bardzo długo szukałam i chciałam właśnie czegoś w rodzaju kimono, ale co by też nie było takie pretensjonalne i koniecznie, wiecie, nawiązywało do jakichś takich azjatyckich klimatów. No podoba mi się, naprawdę. O, tu ma taki bufiasty ten rękaw. Zadowolona jestem. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Także to jest już ostatnia rzecz z mojego haulu. H&M. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jestem zadowolona. Jedyna rzecz, nad którą się zastanawiam, to są te ogrodniczki. A tak to wszystkie rzeczy na 100% zostały. Jeszcze przymierzę klapki, ale no nigdy w H&M jakoś nie było problemu z rozmiarem. Więc tak. Więc jeżeli o to chodzi, to tak wyglądał mój haul. Postaram się jeszcze dzisiaj go wrzucić, najpóźniej jutro. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście ze mną. Wszystkie linki oczywiście będą pod spodem. No i to tyle. Dzięki, trzymajcie się, po buziaki.